do czołowych drużyn grupy A. W Krakowie mecz o prowadzenie w grupie A zreformowanej Ekstraklasy. Wodrze Wodzisław, dwaj byli piłkarze Wisły, Sosin i Matyja, a Adamczyk na ławce rezerwowych. Wisła wystąpiła bez kontuzjowanego Tomasza Frankowskiego. Dzisiaj to jest niemożliwe, ale czy jest nadzieja, że zagra pan we wtorek w Barcelonie? Chyba nic na to nie wskazuje, jednak lecę z drużyną do Barcelony i okaże się na miejscu, z tym, że na dzień dzisiejszy jest to praktycznie w 100% nierealne. Perspektywy kolegów w dzisiejszym meczu z Odrą? No, mamy 2 punkty straty do Odry, więc nie możemy sobie pozwolić na stracenie choćby tutaj 1 punktu. Jeżeli Frankowski opierał swe zaufanie na Arturze Sarnacie, to się nie zawiódł. W 19 minucie tylko on uratował Wisłę po strzale Dariusza Dudka. Tego uderzenia mógł nie obronić nawet brat Dudka z Feyenoordu i reprezentacji. W 26 minucie meczu najlepszego strzelca Krakowian godnie zastąpił obrońca Marek Zając i Wisła objęła prowadzenie. Piłkę wyłożył mu idealnie Olgierd Moskalewicz. Do przerwy była jeszcze nieuznana bramka Moskalewicza i tylko 1-0. Po przerwie okres dynamicznej gry Krakowian. Zmarnowana szansa Moskalewicza, którą stworzył mu teraz Sandy. Okresy zagubienia defensywy gości. Niewiele brakowało, byłby gol samobójczy. I wszystko aż do 66 minuty, kiedy to po ratunkowym faulu Matyi na Żurawskim sędzia Marczyk musiał usunąć z boiska obrońcę Odry. W najbliższych minutach o pechu mógł mówić najlepszy w tym meczu piłkarz Wisły Maciej Żurawski, który dwukrotnie dobrze strzelał, tylko że po obu słupkach. I teraz paradoksalnie osłabiona Odra zaczęła groźnie atakować. Bardzo bliski zdobycia wyrównującej bramki był Marek Saganowski. Za chwilę po woleju Pluty potwierdzi świetną dyspozycję Artur Sarnat. Z przeciwnej strony dobry dribbling Żurawskiego, dośrodkowanie i zmarnowana okazja przez prowadzonego w drugiej połowie do gry Patera. I jeszcze raz Marek Saganowski trafia w słupek. Centrował Adamczyk. W przedłużonym czasie gry Ibrahim Sandej zaznaczy jeszcze poprzeczkę bramki Marcina Bębna. Zostanie 1-0. Niefortunnych strzelców było wielu. 100% skuteczności miał w tym meczu Marek Zając. Zero szczęścia Marek Saganowski. Znalazł się pan w odpowiednim momencie, blisko linii bramkowej. No, zazwyczaj się kręcę tam, ponieważ liczę na uderzenia z głowy i na bramki. Bardzo dużo strzela pan bramek jak na obrońcę. Ile pan już zaliczył w Ekstraklasie? Około 22, jeżeli się dobrze liczyłem. No, lubię chodzić. Raczej przeważnie to są bramki ze stałych fragmentów gry. Jestem wysoki, także no, staram się to wykorzystywać. Panie Marku, był pan bliski do prowadzenia do remisu? 2 razy byłem w sytuacji w drugiej połowie sam na sam praktycznie. Raz wykorzystałem to obok słupka. Natomiast drugi raz to myślę, że zabrakło mi tylko szczęścia, bo to ważyły się centymetry. Czy odnosi pan takie wrażenie, jak ja odnoszę, że dochodzi pan do formy po wypadku, po tej przerwie długiej? Z gry nie mogę być niezadowolony, to jest kwestia tylko strzelania bramek. Jeżeli napastnik strzela bramki, to nikt nie patrzy, jak on gra. Dzisiaj uważam, że w miarę dobrze zagrałem. Lecz mam gorycz taką, z której właśnie strzeliłem bramek. Zachęcamy Państwa do korespondencji z nami. Nasz adres gol@tvp.pl. gol@tvp.pl. Patrząc na grę Wisły, trochę niepokoi przed rewanżem z Barceloną. Grając z przewagą jednego zawodnika, pozwoliła Odrze stworzyć kilka niebezpiecznych sytuacji. Tak, jest to drugi mecz, który właśnie Wisła gra i to u siebie z przewagą jednego zawodnika. W drugiej kolejce grała Wisła z przewagą ponad 75 minut z Polonią Warszawa i wtedy nie widać było tej przewagi jednego zawodnika. Tutaj też 25 minut grała Wisła i też jakoś nie widać było i przeciwnik, o dziwo, stwarza więcej sytuacji. Tutaj ten Smuda szuka różnych rozwiązań. Na lewej obronie gra teraz Kalicia, wcześniej grał Baszyński, Bogdan Zając razem z Głowackim na stoperze. Na prawej obronie gra Marek Zając. Także szuka tych rozwiązań. Ja myślę, że przed meczem z Barceloną tych obrońców większa ilość pojawi się na boisko i myślę, że Wisła
będzie grała przeciwko Barcelonie wzmocnioną bronią, zagęszczeniem środka pola, bo właśnie w pierwszym meczu ten środek pola i przede wszystkim te pole przed polem karnym, czyli 25-30 metr, był najbardziej niebezpiecznym miejscem dla zawodników Wisły. Tutaj trzeba też pochwalić, znakomicie prezentuje się Sarna, to od tego pechowego meczu z Widzewem Łódź. Znakomicie zmobilizował się i miejmy nadzieję, że zachowa czyste konto w meczu z Barceloną. Mamy pytanie od Marcina, prawdopodobnie z Białegostoku. Panie Darku, dlaczego Wisła gra dobrze zazwyczaj tylko w pierwszej połowie, na drugą nie starcza im już sił? Myślę, że to jest pytanie bardzo dobre do trenera Smudy. Jest tam też trener, który odpowiada za przygotowanie fizyczne. Miejmy nadzieję, że w meczu z Barceloną będzie inaczej i tak jak Wisła w drugiej połowie widać było, że opada sił. Miejmy nadzieję, że w tym meczu pokaże, że druga połowa jest też silną stroną tego zespołu. Myślę, że wszyscy będą trzymać kciuki. Zagłębie Lubin, Polonia Warszawa. Zagłębie w ostatnich 5 spotkaniach rozegranych u siebie wygrało aż 4-krotnie. Jak było z Polonią Warszawa? W spotkaniu Zagłębia Lubin z Polonią Warszawa oczekiwać można było dobrej gry, wielu sytuacji podbramkowych oraz zaangażowania piłkarzy, bowiem grały przecież drużyny wymieniane jako kandydaci nawet do walki o tytuł mistrza Polski. Początek meczu należał do grających w pomarańczowo-czarnych strojach gospodarzy. Bardzo aktywny Siergiej Osipowicz dwukrotnie próbował zaskoczyć bramkarza Polonii Andrzeja Krzyształowicza, jednak bez powodzenia. Dopiero w 30 minucie po dokładnym podaniu Ireneusza Kowalskiego napastnik Zagłębia wbiegł z piłką w pole karne, gdzie został sfaulowany przez bramkarza Polonii Krzyształowicza. Decyzja sędziego Krzysztofa Słupika mogła być tylko jedna – rzut karny. Andrzej Krzyształowicz zobaczył żółty kartonik i opuścił z powodu kontuzji boisko, a jego miejsce w bramce Polonii zajął Mariusz Liberda. Tomasz Romaniuk strzelił celnie i Zagłębie objęło prowadzenie 1-0. 5 minut później było już 1-1. Cecot sfaulował Arkadiusza Bąka, a rzut wolny wykonał Mariusz Malinowski. Silnie uderzona piłka odbiła się od Bąka i ku zaskoczeniu Joduszewskiego wpadła do siatki. No, trafiłem w Arka Bąka. Kto wie, może jakby nie trafił, też by wpadła. Jestem szczęśliwy z tego, że udało mi się strzelić bramkę. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem wcześniej, chciałbym dedykować tą bramkę swojemu synowi i żonie. Mam 8-miesięcznego synka Kubusia i jemu chciałem to zadedykować, tą bramkę. Zagłębie remisowało z Polonią 1-1, choć okazji do podwyższenia rezultatu już w pierwszej połowie nie brakowało. Najpierw Niedzielan efektownym strzałem z woleja wywalczył tylko rzut rożny, a później obrońca Radziusz posłał piłkę tuż nad poprzeczką i po 45 minutach gry Zagłębie remisowało z Polonią 1-1. Jak trzeba zagrać w drugiej połowie, żeby wygrać tak groźnym przeciwnikiem, jakimś z całą pewnością Polonią? No na pewno musimy dojść do Polonii pressingiem. Jest to drużyna o nie najwyższych umiejętnościach technicznych, także myślę, że jak dojdziemy na pressing, powinniśmy to spotkanie wygrać. Przy rzutach karnych ciężko się broni w takich sytuacjach, ale no zobaczymy, 1-1 do przerwy, powalczymy o 3 punkty. Chciałbym się w tym spotkaniu pokazać z jak najlepszej strony i wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowany do sezonu i myślę, że będzie dobrze. Po kontuzji nie ma już śladu? No na pewno nie, tam może jakiś uraz jeszcze jest, ale wydaje mi się, że jestem w 100% gotowy do gry. W drugiej połowie mecz nie był już tak interesujący i niepotrzebnie się zaostrzył. Zagłębie miało zdecydowaną przewagę, niemal nie schodziło z połowy polonistów, którzy umiejętnie bronili remisu. Gra stała się bardzo ostra, a często faulowany reprezentant Polski Arkadiusz Bąk po tym samosądzie na Krzyżanowskim powinien ujrzeć czerwoną, a nie tylko żółtą kartkę. Już w doliczonym czasie gry losy spotkania mógł rozstrzygnąć Manuszewski, jednak Liberda potwierdził, że rzemiosło bramkarskie nie jest mu obce. W Lubinie Zagłębie zremisowało z Polonią 1-1, a trener Stefan Majewski uważa, że już wkrótce Lubinianie zaczną grać znacznie lepiej. Bardzo interesujące widowisko w środku pola, ale to my mieliśmy zdecydowaną, zobaczmy na statystykę meczu. No ale uważam, że remis na boisku trzeba strzelać, my mieliśmy trochę pecha dzisiaj. Jedziemy dalej, zobaczymy co będzie dalej. Zagraliśmy słabsze spotkanie w GKS-ie. Dzisiaj trzeba pogratulować zawodnikom, że podjęli walkę. Z Polonią byliśmy zespołem, tak jak powiedziałem, zdecydowanie lepszy. Musimy popracować nad skutecznością. Gdy to nam będzie wychodziło, będzie czas, że drużyna na pewno będzie grała lepiej. Przypominam nasz adres mailowy gol@tvp.pl. Zachęcamy do korespondencji. A ja chciałbym nawiązać do postawy Bąka. To już drugi raz takie niesportowe zachowanie. Czy to jest takie zachowanie godne reprezentanta Polski? Tak, myślę, że Bąk jest troszeczkę pod presją, dlatego że zawodnicy, z którymi przeciwko którym gra, zwracają na niego baczniejszą uwagę, może ostrzej wchodzą w jego nogi. Musi uważać bardzo i takie reakcje są absolutnie niepotrzebne. Tutaj trzeba powiedzieć, że przy tym
tym karnym, który Kryształowicz, można powiedzieć, prokurował, niepotrzebnie wychodził w ogóle do tej piłki. Kąt był bardzo duży i myślę, że nie byłoby tak groźnej sytuacji, bo potem niestety był karny, prawda, i tu nieco dziwna sytuacja, bo bramka, przeważnie zawodnicy z pola rozgrzewają się przy linii bocznej, bramkarz bardzo rzadko, ale tutaj taka rozgrzewka Liberdzie przed, właśnie w trakcie tego meczu na początku na pewno by się przydała. GKS spotykał się dotąd z KSZO 4 razy, nigdy nie doznając porażki. Proponuję, byśmy się przenieśli na to spotkanie. Na stadionie GKS-u temperatura 36 stopni. Jest więc czas na opalanie i lekturę. W drużynie Beniaminka z Ostrowca Świętokrzyskiego dwaj do niedawna piłkarze Katowic, Gorszkow i Batata. Trener KSZO Krzysztof Tochel w żółtej koszulce, w barwach gospodarzy. Nie ubrałem się specjalnie pod GKS. Myślę, że jesteśmy w stanie dzisiaj tutaj zagrać dobry mecz i powinniśmy te pierwsze punkty zdobyć. Na początku spotkania piłkarze Beniaminka przeprowadzili dwie groźne akcje. Najpierw doskonałą sytuację zmarnował Batata, a potem strzelał Jarosław Popiela i piłka po jego strzale przeszła tuż obok słupka bramki Katowican. Kilkadziesiąt sekund później było 1-0 dla gospodarzy. Oto Tomasz Moskała w swoim charakterystycznym stylu zakręcił rywalami, podał piłkę do Adama Bały i ten strzelił do pustej bramki. 1-0 dla gospodarzy, którzy grali pomysłowo, zdecydowanie szybko, ale nie byli stroną przeważającą. W dotychczasowych występach ligowych zespół Beniaminka z Ostrowca Świętokrzyskiego nie zdobył golu. A tak padła pierwsza bramka dla Katowiczan. Doskonała sytuacja wyprasowana przez Tomasza Moskałę i skuteczne uderzenie Adama Bały. Tomasz Moskała rozwija się prawidłowo, jest coraz groźniejszym napastnikiem na naszych ligowych boiskach. Ta akcja była perfekcyjna, błyskotliwa i warto ją było pokazywać. Oto Tomasz Moskała mija Batatę, teraz ma przed sobą Gorszkowa i mimo wybiegu bramkarza Ostrowian Kapsy zdobywa drugą bramkę dla GKS-u. Jest 2-0 i w tym momencie nikt nie wątpi w to, że Katowiczanie wygrają pewnie i kto wie, czy nie wysoko. Wynikiem 2-0 skończyła się pierwsza część tego spotkania. W przerwie odbyła się uroczystość. Piotr Lech, bramkarz GKS-u, rozgrywał 200. mecz ligowy, otrzymał upominki. W 52. minucie spotkania padła niecodzienna bramka dla gości. Przemysław Cichoń centrował, popełnił kardynalny błąd Piotr Lech i było 2-1 dla Katowicza. Zawsze trzeba wierzyć do końca. No, raczej tak doświadczony jak Piotr Lech. Myślałem, że nie popełni takiego błędu, no ale jeżeli piłka przeszła linię bramkową, no wtedy jest bramka, z której ja się bardzo, bardzo cieszę. To była pierwsza bramka Ostrowian w historii występów w Ekstraklasie. Tak padł drugi gol strzelony przez Popiele. Wcześniej uderzał Małocha. Piotr Lech odbił piłkę tak niefortunnie, że Ostrowian nie miał problemu ze zdobyciem wyrównującego gola. Rezultat 2-2. Końcówka meczu dramatyczna. Katowiczanie naciskają, mają szanse strzeleckie, ale piłkę z pustej bramki wybija Batata. Ostatecznie mecz kończy się więc remisem. Nie mam żadnych pretensji do Piotra. Piotrek kapitalnie bronił w wielu innych sytuacjach. Kupę nam uratował, a to po prostu możemy mieć pretensje tylko do siebie, jako całej drużyny. Na pewno Piotrka nie winimy tutaj. Śląsk jest dla Ostrowian szczęśliwy. Na Górniku punkt, tutaj w Katowicach punkt. Na ciężkim terenie myślę, że jeszcze w takiej sytuacji, jakiej my byliśmy do przerwy, przegrywając 2-0, uważam, że to za sukces. No wie pan, na pewno liczyłem na sukces i po tej pierwszej połowie wydawało mi się, że mamy inicjatywę i jesteśmy w stanie ten mecz wygrać. Natomiast dwa takie proste błędy Piotrka zadecydowały o tym, że mecz tylko zremisowaliśmy. Na ile takie uroczystości w przerwie meczu mogły zdekoncentrować Lecha? Ja myślę, że to jest przestroga właśnie dla działaczy, aby organizowali wcześniej albo najlepiej po meczu takie uroczystości. Ale ja myślę, że to był pechowy mecz dla bramkarza GKS-u Lecha, dlatego że on świetnie zaprezentował się w meczu z Zagłębiem Lubin. Dostał najwyższe noty, był chwalony przez wszystkich. I myślę, że takie rozluźnienie wprowadziło to wręczenie
tego pucharu za 200 mecz. Poza tym wydawało się chyba wszystkim, że GKS wygra zdecydowanie z Krzyżą Ostrowie, 2-0 prowadził do przerwy. I tutaj trzeba po raz kolejny pochwalić doskonałą dyspozycję Moskały, który przy pierwszej bramce, można powiedzieć, zakręcił dwoma obrońcami. Bardzo dobra indywidualna akcja. A przy drugiej akcji widać było, że ma ciąg na bramkę, że nie boi się gry 1-1. Krzyżo zagrało bardzo ambitnie. Czy może to być taki mecz przełomowy? Pierwsze bramki? Tak, dla Krzyżo to jest pierwsze bramki. Krzyżo gra dosyć pechowo u siebie. Przegrywa po 1-0, przegrał z Wisłą, przegrało z Polonią. To jest drugi punkt na wyjeździe i myślę, że lepiej by się stało, gdyby Krzyżo zaczął wygrywać mecze u siebie, dlatego że publiczność, która licznie gromadzi się na stadionie w Ostrowcu, chciałaby zobaczyć to pierwsze zwycięstwo. Na pewno takie przyjdzie. Ostatnie spotkanie grupy A, Widzew Łódź, Górnik Zabrze. Przed laty drużyny Widzewa i Górnika Zabrze należały do ścisłej czołówki polskiej ekstraklasy. Dla obu zespołów przyszły jednak ciężkie czasy. Pierwsze minuty należały do drużyny gości. To już 19. minuta spotkania. Daniel Bogusz. Dalekie podanie do Sławomira Suchomskiego. Suchomski, ale strzelił bardzo niecelnie. I cały czas w meczu Widzew Górnik 0-0. Ponownie przy piłce podopieczni Waldemara Fornalika. Ponownie lewą stroną przedziera się Marcin Molek. Strzela mocno, broni Adam Piekutowski. Jeszcze jest Jacek Wiśniewski. Mocny strzał i piłka minimalnie mija lewy słupek bramki bronionej przez Adama Piekutowskiego. Spora inicjatywa piłkarzy Górnika Zabrze, ale oto 34. minuta meczu. Daniel Bogusz 1-0. To właściwie była pierwsza groźna akcja podopiecznych Marka Husto. Robert Wilk, który również ma za sobą grę w Górniku Zabrze, znakomicie zagrał w pole karne i Daniel Bogusz strzela bramkę. Do przerwy 1-0 prowadzi Widzew Łódź, nieliczna grupa kibiców z Zabrza. A to już druga część spotkania, 56. minuta meczu. Rzut rożny dla Zabrzan. Ogromne zamieszanie na polu karnym i Sebastian Olszar strzela wyrównującą bramkę i Górnik remisuje w Łodzi z Widzewem 1-1. Sebastian Olszar jeszcze nie tak dawno piłkarz Ceramedu Bielsko-Biała, a teraz podstawowy gracz Górnika Zabrze. W drugiej części spotkania na boisku w drużynie Zabrzan pojawili się Michał Probierz i Błażej Radler, co od razu spowodowało, iż ataki Zabrzan były o wiele groźniejsze niż w pierwszych 45 minutach. Niespełna 5 minut do zakończenia meczu. Akcja podopiecznych Waldemara Fornalika. Adam Kąpała podaje do Sebastiana Olszara i 2-1. Ogromna niespodzianka, ogromna radość właśnie tego pana. Waldemar Fornalik jeszcze w tym sezonie nie zaznał smaku zwycięstwa, jak również jego podopieczni, którzy prowadzą w tej chwili w Łodzi z Widzewem 2-1. Jeszcze rzut wolny. Strzela Grzegorz Bąk, strzela jednak niecelnie, ale to nieważne. Koniec meczu, Górnik pokonuje w Łodzi Widzew 2-1. Niewątpliwie bohaterem tego spotkania był Sebastian Olszar, który strzelający dwie bramki upokorzył drużynę gospodarzy. Wierzyłem, że, znaczy nie, że ja te bramki strzelę, ale że tutaj dzisiaj na stadionie Widzewa wygramy ten mecz i zaczniemy zbierać wreszcie punkty, które są nam potrzebne, żeby zdobyć miejsce w pierwszej czwórce w tabeli. No, uczulenia w przerwie, że wygralibyśmy jak 0-0, nie 1-0, żeby nie bronić wyniku. No oni zepchnęli nas, zagrali bardziej ofensywnie, agresywnie. Wszedł Michał Probierz, który dał takiego tempa jak grze przeciwnika. Nie umieliśmy jakoś wyjść z piłką ze swojej połowy, zbyt dużo kornerów było. No i z pierwszego żeśmy stracili bramkę. Zaraz po tym meczu w nie najlepszych nastrojach widzewiacy udali się do Hiszpanii, gdzie w poniedziałek rozegrają towarzyski mecz z drużyną Las Palmas. Widzew wygrywa u siebie z Wisłą, przegrywa z Górnikiem. Czy to kolejny przykład na to, że nasza liga jest po prostu nieprzewidywalna? Znaczy jest, faktycznie jest nieprzewidywalna. Myślę, że te dwa zespoły wyszły z takim nastawieniem, że faktycznie można zdobyć te trzy punkty. Ani Widzew nie prezentuje wysokiej formy. Ostatnio przegrał z Odrą Wodzisław dosyć zdecydowanie 2-0. Górnik Zabrze po dość emocjonującym meczu przegrał z Wisłą Kraków. To myślę, że w tym zwycięstwie Widzewa było dużo szczęścia, dlatego że w tym meczu niefortunnie bronił Sarnat.
i przyczynił się, można powiedzieć, do zwycięstwa Widzewa Łódź. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że przy pierwszej bramce, którą strzelił Daniel Bogusz, błąd Brzezewskiego był widoczny. Niepotrzebnie jak wychodził na piąty metr, powinien złapać tą piłkę. I tutaj po raz kolejny, i to możemy się cieszyć tylko, że tak młody zawodnik Olszar szaleje, można powiedzieć, w tych czterech pierwszych kolejkach. A propos Olszara mamy pytanie. Co pan Darek sądzi o dwóch snajperach rodem z Bielska Białej, Moskale i Olszarze? Czy to, że do niedawna trzecioligowi zawodnicy strzelają w pierwszej lidze gole, jak na zawołanie, nie świadczy o słabym poziomie naszej ligi? To nie u nas faktycznie, poziom ligi możemy narzekać i to widać to w konfrontacji z drużynami z Europy, prawda? Ale trzeba powiedzieć, że są to młodzi zawodnicy, którym tutaj na pewno dużą pomocą jest dla na przykład Olszara, tutaj widzieliśmy przy drugiej bramce bardzo dobre zagranie Kąpały, który w sytuacji sam na sam bardzo ładnie obsłużył Olszara. Także mamy nadzieję, że będzie robił dalsze postępy. To wcześniejszej relacji z meczu widzieliśmy Saganowskiego, gdzie mając 17 lat zadebiutował w pierwszej lidze i jego kariera nie potoczyła się tak dobrze, jakbyśmy sobie życzyli, chociaż jest nadal młodym zawodnikiem, ma dopiero 23 lata. Zobaczmy na komplet wyników grupy A i tabelę. W grupie A najważniejszą zmianę lidera przyniósł piątkowy mecz w Krakowie. Remisowo zakończyły się spotkania w Lubinie i w Katowicach. Obok Wisły 3 punkty zainkasował Górnik. Mistrzowie Polski mają punkt przewagi nad dotychczasowym liderem i 2 nad warszawską Polonią. Opuszczoną przez Górnika ostatnią pozycję zajęli piłkarze z Ostrowca. Stomil Olsztyn, pokonując 2 tygodnie temu we Wrocławiu Śląsk, odniósł pierwsze w tym roku wyjazdowe zwycięstwo. Teraz pojechał walczyć o punkty do Wronek. Liderująca w grupie A Amika Wronki zgromadziła dotychczas 10 punktów, a więc najwięcej w lidze i nie zamierza na tym poprzestać. Piłkarze z Wronek dotychczas w Ekstraklasie zmierzyli się ze Stomilem Olsztyn 12 razy. 4 zwycięstwa odniosła Amika, 4 razy był remis, a 4 razy wygrywali olsztynianie. Oba zespoły do tego meczu wystąpiły osłabione. W drużynie gości brakowało bramkarza Wyłupskiego, którego zastąpił debiutant Łukasz Załuska. Nie zagrał także Sławomir Matuk. Po dłuższej przerwie zobaczyliśmy natomiast na boisku Marcina Szulika. Jednak dotąd najjaśniejszym punktem w zespole gości jest Paweł Holc. Jak należy zagrać, żeby pokonać Amikę? Myślę, że mądrze. Jest to dobry zespół. Może w defensywie wyprowadzić kontry, groźne kontry. Myślę, że to jest nasz klucz do zwycięstwa. Co wam powiedział trener tuż przed meczem? Żeby nie pękać przed nimi po prostu, to są tacy sami ludzie jak my, mimo że są na pierwszym miejscu. Nie wiadomo, że są troszeczkę kadrowo silniejsze od nas, ale nie pękamy. W Amice nie mógł zagrać Dariusz Dudka, który przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Antoniego Szymanowskiego oraz Tomasz Sokołowski, który był w tej rundzie jednym z najlepszych graczy. Kto zastąpi kontuzjowanego Tomasza Sokołowskiego? Na prawej pomocy będzie grał Paweł Pęczak. I myślę, że wywiąże się z zadań. Będzie ciężko? Myślę, że tak, bo wbrew pozorom jest to zespół nieobliczalny. Ostatnio bardzo dobrze grający. Wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem, zremisował się z Pogonią, czyli identyczne wyniki osiągnął jak my. Sprawdziły się słowa trenera Jabłońskiego. Rzeczywiście Amice nie było łatwo rozstrzygnąć tego meczu na swoją korzyść. Goście w 25 minucie objęli prowadzenie po bezbłędnie wykonanym rzucie wolnym. Krzysztof Kowalczyk strzelił nie do obrony i piłka odbiła się od 2 słupków i wpadła do siatki Amiki. W 36 minucie gospodarze wyrównują na 1-1, bowiem sędzia Marek Mikołajewski odgwizdał faul Kościuczuk na Dawidowski. Sam poszkodowany strzela w lewą stronę bramki obok interweniującego młodego bramkarza Załuski.
43 minucie tym razem rzut wolny wykonują gospodarze. Mariusz Kukiełka odgrywa piłkę w bok do Dawidowskiego, który ją zatrzymuje, a dobiegający Zieńczuk mocno uderza i piłka wpada po raz drugi do bramki Olsztynian. W 70 minucie po błędzie Bosackiego, który nie próbował wybić piłki Marcinowi Florkowi, Grzegorz Szamotulski po raz drugi musiał wyjmować piłkę z bramki. W 79 minucie kolejny rzut wolny wykonują piłkarze Amiki. Tym razem pomocnik Mariusz Kukiełka strzela ponownie w krótki róg i choć bramkarz Sałuska dotyka piłkę, to wpada ona po raz trzeci do siatki Stomilu Olsztyn. Ten niezwykle emocjonujący i widowiskowy mecz wygrywa Amika 3-2. Choć olsztynianie byli bliscy wywalczenia remisu i odebrania liderowi punktów. Było w tym spotkaniu dużo bramek. Z czego to wynikało? Z dobrej postawy napastników czy złej obrony? Ciężkie pytanie. Odpowiem w ten sposób. Obydwie drużyny grały w miarę ofensywnie i obydwie drużyny popełniły troszeczkę za dużo błędów w defensywie, z czego wzięły się te bramki. Choć nie ukrywamy, że i nasza skuteczność była bardzo dobra w tym meczu. Dobrze wykonujemy swoje fragmenty gry i dzięki temu dzisiaj wygraliśmy mecz. Jest pan zmartwiony tym wynikiem? Oczywiście, bo przegraliśmy na Mice 3-2, straciliśmy 3 bramki po stałych fragmentach gry. Są to takie sytuacje, w których jakby najłatwiej jest się obronić. Myśmy dzisiaj tego nie zrobili, dlatego przegraliśmy 3-2. Stomil, zespół nieobliczalny, ale czy to znaczy, że z szansami na pierwszą czwórkę? Ja myślę, że będzie bardzo ciężko Stomilowi. To jest na pewno wielkie marzenie Stomilu, ale myślę, że w tej grupie grają silniejsze zespoły kadrowo i prezentują też lepszą formę. Tutaj trzeba przyznać, że Stomil stracił 3 bramki po stałych fragmentach gry, a ustawienie muru przy drugiej bramce, gdzie strzelił bramkę Ziemczuk, było za mało zawodników. W ogóle mur był katastrofalnie ustawiony i to jest wina bramkarza. I przy trzeciej bramce tak samo wina bramkarza Załuski, źle ustawiony był i ten strzał był do obrony. Drugie spotkanie grupy B to mecz Pogoni Szczecin ze Śląskiem Wrocław. Po raz ostatni w 1988 roku w ligowym pojedynku Pogoni Szczecin i Śląska Wrocław mecz zakończył się wynikiem nierozstrzygniętym. Od tego momentu w Szczecinie zawsze wygrywali portowcy, rywale zawsze rewanżowali się we Wrocławiu. Dla trenera gości nie miało to jednak większego znaczenia. Może być taka tradycja, że będzie podtrzymana, natomiast myślę, że każdy ze zespołu będzie walczył dzisiaj jak najlepiej potrafi, a wynik zawsze sprawą otwartą. Szkoleniowiec Śląska, niezadowolony w ostatnich pojedynkach z gry skrzydłami, tym razem od pierwszych minut postawił na 24-letniego Jarosława Lato. Z kolei trener gospodarzy po raz kolejny przestawić musiał linię obrony. Do kontuzjowanych Szypowskiego i Mosura dołączył Diokowicz. No, obrona będzie grała w składzie Marek Walbur, Kaziu Ostatniego, Węgrzyn i po lewej stronie Maciej Stolarczyk. No, na pewno są kłopoty personalne, ale ci co wchodzą muszą uzupełnić te luki i myślę, że będzie dobrze. Wraz z początkiem pojedynku na stadionie w Szczecinie coraz intensywniej padał deszcz. Gospodarze ruszyli z wielkim impetem. Już w pierwszej minucie Gęsior dośrodkował z prawej strony. Znajdujący się w polu karnym Podbrożny nie trafił co prawda czysto w piłkę, ale akcja zakończyła się główką Dymkowskiego i interwencją Pyskatego, która zapobiegła w sumie utracie bramki. 6. minuta mecz. Ponownie Dariusz Gęsior z prawej strony. Tym razem jednak dośrodkowanie do Macieja Kaczorowskiego i 21-latek zdobywa swoją pierwszą w ekstraklasie bramkę. Wreszcie w 13. minucie po faulu na Drumlaku rzut wolny dla Pogoni. Dariusz Dźwigoła decyduje się na zaskakujący strzał i jest już 2-0. W 26 minucie kolejna akcja gości. Zaruk wpada w pole karne. Odebrać piłkę zamierzał mu Gęsior i zdaniem sędziego zrobił to z przekroczeniem przepisów. Rzut karny. Do piłki podchodzi Włodarczyk. Strzela, ale świetnie interweniuje Szypowski. Jeszcze w tej części meczu Wasilewski groźnie strzelał na bramkę gospodarzy, ale gol nie padł. Druga połowa i jeszcze większe emocje. Tuż po wznowieniu gry ponownie wolny dla Pogoni. Ponownie Dźwigała, ale tym razem Pyskaty pierwsze uderzenie obronił, a dobitka Kaczorowskiego trafiła w słupek. W 53 minucie znakomicie ustawiony w polu karnym Gęsior otrzymuje dokładne podanie, ale tym razem piłka odbija się od poprzeczki. Kolejne dwie akcje meczu dla Śląska. Najpierw w sytuacji sam na sam z Szypowskim znalazł się Stolarz, ale pojedynek przegrał. Rzut rożny, spore zamieszanie, strzał jawnego i po interwencji Szypowskiego tylko poprzeczka. W 66 minucie w polu karnym Pogoni ostro zaatakowany został Siergiej Szypowski, którego z rozbitym łukiem brwiowym i podejrzeniem złamania obojczyka odwieziono do szpitala.
W 86 minucie kolejny słupek. Po rzucie rożnym głową strzelał Walburg i do szczęścia zabrakło bardzo niewiele. W doliczonym czasie gry pada wreszcie honorowy gol dla wrocławian. Dośrodkowanie do niepokrytego w polu karnym Filipczaka. Ten ostatni zamienia na bramkę, ale na więcej gościom nie starczyło już czasu. Wyszedł mi ten mecz, chociaż mogłem strzelić dużo więcej bramek. Brakowało trochę szczęścia, ale jestem zadowolony, gdy zdobyłem swoją pierwszą bramkę w lidze. Zaczęliśmy naprawdę wyśmienicie. Uważam, że był to jeden z lepszych naszych meczów początkowo. Uważam, że mogliśmy dzisiaj wygrać 5 bramkami, a w końcówce zrobiło się nerwowo. Tym samym Pogoń po 3 remisach z rzędu wygrywa. Śląsk 3 raz z rzędu przegrywa w stosunku 1-2. Czy prezentując taki poziom, kibice w Szczecinie mogą być spokojni o wyeliminowanie Felkiru? Ja myślę, że Pogoń stwarzała dużo sytuacji w tym meczu. Widać tutaj, Kaczorowski mógł tylko strzelić jeszcze jedną bramkę, także w pierwszym, znaczy mógł strzelić 2 bramki, swoje pierwsze w Ekstraklasie. Trzeba przyznać, że Pogoń chyba nie będzie zadowolona z takiego wyniku, gdy mecz z Felkir skończy się rezultatem 2-1. Także utrata Szypowskiego jest tutaj bardzo niebezpieczna dla drużyny Pogoni. Myślę, że tutaj przede wszystkim Pogoń musi właśnie zwrócić uwagę, żeby grać do końca. Mecz trwa nie zawsze 90 minut, jest doliczony czas. I tutaj był przykład właśnie ze Śląskiem Wrocław. I ta bramka może być bardzo ważne znaczenie, dlatego że w dogrywce jeden strzał może wyjść zawodnikowi z Islandii i może być po meczu, po awansie do następnej rundy. Na pewno w Szczecinie panują dobre nastroje, wszyscy są optymistami, natomiast dużo gorzej w Śląsku. 3. mecz i 3. porażka 1-2. Tak, Śląsk znakomicie rozpoczął. Zwycięstwo z Legią, zwycięstwo w Groklinie, który to zespół bardzo dobrze prezentuje się. Myślę, że Śląsk właśnie jest młodą drużyną, która chyba po pierwszych 2 meczach uważała, że sprawa awansu do grupy, która będzie walczyła o mistrzostwo, jest przesądzona, a teraz troszeczkę brak szczęścia, chociaż nie w tym meczu, ale w poprzednim meczu. Była tak, że Śląskowi będzie ciężko wejść na ten odpowiedni rytm. Ruch w ostatnich 3 meczach nie zdobył bramki. Takiej indolencji strzeleckiej piłkarze z Chorzowa nie mieli niemal od roku. Teraz pojechali walczyć o punkty do Groklinu. Piłkarze Groklinu Dyskoboli Grodzisk przegrali 5 poprzednich spotkań ligowych z chorzowskim Ruchem. Teraz, po wzmocnieniach w drużynie trenera Lorenza, kibice w Grodzisku liczyli na przerwanie złej pasy. Receptę na sukces miał też szkoleniowiec gospodarzy. Przede wszystkim konsekwentna gra i bardzo, bardzo zdyscyplinowana całej drużynie, szczególnie tych ludzi odpowiedzialnych za defensywę, ponieważ Bizacki zawsze tu grał dobrze i strzelał bramki. Poza tym Paluch z jednej strony, Grzelak z drugiej, no jest to duża siła ognia i tutaj rzeczywiście wszyscy muszą zagrać na swoich maksymalnych możliwościach, umiejętnościach, żebyśmy tutaj pokonali Ruch. Grodziszczanie rozpoczęli mecz z dużym animuszem i już po 2. dośrodkowaniu z rzutu rożnego Bogdana Pruska objęli prowadzenie. Najwyżej w polu karnym wyskoczył Jacek Paszulewicz i głową skierował piłkę do siatki. Chorzowianie mogli wyrównać w 18 minucie, ale będącemu na czystej pozycji Krzysztofowi Bizackiemu w ostatniej chwili wybił piłkę Piotr Stokowiec. W 38 minucie było 2-0 dla Groklinu. Obrońcy Ruchu źle zastawili pułapkę offside'ową, a grodziscy napastnicy Grzegorz Rasiak i Odartej Lamptej znaleźli się przed bramkarzem Waldemarem Dżanką. Podawał Rasiak, a Lamptej tylko dopełnił formalności. Po przerwie na boisku nie brakowało emocji. W 69 minucie akcję gospodarzy rozpoczął Paszulewicz. Podał na lewą stronę do Jarosława Araszkiewicza, który mocno dośrodkował w pole karne. Akcję wzorowo zamknął Lamptej i Groklin wygrywał 3-0. 3 minuty później zaspali obrońcy gospodarzy, a Bartłomiej Jamrus strzałem głową pokonał Zbigniewa Robakiewicza. Wynik meczu ustalił w 76 minucie Araszkiewicz, który na boisku przebywał od 12 minut. Otrzymał piłkę od Lampteja i po zwodzie pokonał bramkarza Ruchu, a Groklin zwyciężył 4-1. Cieszę się, że gram, że wchodzę nawet na 20 czy 30 minut. Jestem z tym zespołem na dobrej nazwie, także cieszę się z tego. Po meczu obaj szkoleniowcy byli w zupełnie odmiennych nastrojach. Nie zawsze wygrywa ta drużyna, która ma więcej kontaktu z piłką, która właściwie układa sobie grę. Natomiast mądrość, żeby odebrać, żeby skontrować, przede wszystkim, żeby stwarzać sytuację i to pokazaliśmy, bo
już do przerwy było kilka takich dobrych sytuacji, gdzie żeśmy nie wykorzystali. Ale w sumie no, strzelić Ruchowi cztery bramki to jest coś. Najprościej powiedzieć, to Groklin dzisiaj grał lepiej od nas w piłkę, prawda? Myśmy nie podjęli absolutnie walki, bo te fragmenty, gdzie żeśmy parę razy podeszli, no to nie można powiedzieć, że tak zespół ligowy powinien grać. Przecież oddaliśmy pole absolutnie bez walki i wynik jest taki, jaki jest. Raszkiewicz jest ze swoim zespołem na dobre i na złe. To chyba taki dobry przykład dla młodych piłkarzy. Tak, bardzo dobry. Także piłka nożna faktycznie powinna cieszyć. Nieważne, czy to jest tylko trening, czy to jest mecz, gdzie jest publiczność, która się zgromadziła w 20 tysięcy widzów, czy mniejsza ilość. Gra się właśnie dla przyjemności. To jest bardzo ważne i to czasami polscy chyba zawodnicy zapominają o tym. Lamptey zdobył dwie bramki. Czy takim występem, pana zdaniem, zapewnił sobie już miejsce w pierwszym składzie? Trudno powiedzieć, czy sobie zapewnił, ale tutaj widać bardzo dobrą kolektywną współpracę między zawodnikami z napadu. Tutaj Rasiak podawał do Lampteya, tutaj Araszkiewicz tak samo zagrał do Lampteya. Także Lamptey znajduje się w tych sytuacjach takich, co świadczy o tym, że ma nosa do strzelania bramek. Ale to widać, że Groklin po tych pierwszych niepowodzeniach gra teraz bardzo dobrze i oczekiwania, ja myślę, że spełniają się. Ruch tutaj, trzeba powiedzieć, że po raz kolejny zawiódł. I właśnie tej radości chyba Ruchowi brakuje, bo od meczu z Legią Ruch nie przedstawia drużyny, która wychodząc na boisko, właśnie to, co Araszkiewicz powiedział, że piłka nożna powinna sprawiać przyjemność, wychodzą tak, jak to byłaby kara. Tam już były pewne zmiany, czy w takim razie potrzebna jest rewolucja, żeby ten zespół ponownie zaczął dobrze grać? Bo bilans jest tragiczny ostatnich trzech meczów. Tak, bilans jest tragiczny, dużo tracą bramek. Myślę, że zawodnicy powinni bardziej się skoncentrować na grze. Niepotrzebne są wypowiedzi, szukanie winnych. Czy to sędzia, czy to może publiczność bliżej jest nieprzychylna. Zawodnicy powinni skoncentrować się przede wszystkim na grze, a do trenera Pietrzaka należy, czy podjąć jakieś decyzje kadrowe. Ostatnie spotkanie grupy B, Legia Warszawa, FAMEK Radomsko. Przed tym spotkaniem na Łazienkowskiej zadawano sobie tylko jedno pytanie. Czy podopieczni Dragomira Okuki przełamią w końcu swoją strzelecką niemoc i wygrają przed własną publicznością? Najważniejsze dla nas to strzelić bramkę. Jeżeli strzelimy ją szybko, będzie wszystko w porządku. Jeżeli nie, będzie bardzo trudno wygrać. Taktyka radomska nie była trudna do odgadnięcia. Nasza taktyka nie zaskoczy nikogo. Z pewnością zagramy zagęszczoną obroną i będziemy spróbowali z kontrataku pokusić się o jakieś ładne akcje, czy ewentualnie zdobycie bramki. Mecz rozpoczął się fatalnie dla gospodarzy. W szóstej minucie gry Maciej Murawski sfaulował wbiegającego w pole karne Andrzeja Dziubę i sędzia z Krakowa Piotr Wieczerzak podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł Artur Prokop i Beniaminek ekstraklasy objął niespodziewanie prowadzenie. Po stracie tej bramki legioniści nie mogli się otrząsnąć przez kolejne 15 minut gry. Goście natomiast nie tylko ograniczyli się do przeszkadzania warszawianom, ale stworzyli kolejne sytuacje. Najpierw z dalszej odległości uderzył doświadczony Mirosław Myśliński. Kilka minut później w doskonałej sytuacji znalazł się Folc, ale Wojciech Kowalewski nie dał się zaskoczyć. W końcu w 23 minucie legioniści przeprowadzili pierwszą groźną akcję. Bogusław Wyparło zbyt długo zwlekał z interwencją i niewiele brakowało, aby Radosław Wróblewski doprowadził do wyrównania. W tym momencie Okuka dokonał zmiany, co nieco uśpiło pewnych siebie gości. Za Murawskiego na boisko wszedł Aleksander Wukowicz. I właśnie ten zawodnik po dośrodkowaniu zagrał do Wróblewskiego, a ten z 5 metrów strzałem głową doprowadził do wyrównania. Od tego momentu legioniści przejęli inicjatywę. Dwukrotnie bramkę mógł zdobyć Wojciech Szala. Najpierw z kilku metrów przeniósł piłkę nad poprzeczką, następnie po dośrodkowaniu Wróblewskiego ładnie uderzył, ale Wyparło nie dał się zaskoczyć. W 34 minucie Myśliński w niegroźnej sytuacji fauluje Piekarskiego. Na bezpośredni strzał zdecydował się zupełnie niewidoczny do tego momentu Stanko Switlica. Kapitalny strzał i Legia prowadzi 2-1. Po tej bramce Jugosławianin podbiegł do Okuki, aby wspólnie zamanifestować swoją radość. Po zmianie stron omal drugiej bramki w tym spotkaniu nie strzelił Wróblewski. Po dośrodkowaniu Wukowicy jego potężne uderzenie przeszło tuż nad poprzeczką. Warto zaznaczyć, że po raz kolejny ten młody pomocnik Legii rozegrał bardzo dobre spotkanie. W odpowiedzi dobra akcja gości, wprowadzony po przerwie Radosław Kowalczyk z numerem 11 wprowadził mnóstwo ożywienia w grę podopiecznych Piotra Mandrysza. Po jego dośrodkowaniu Kowalewskiego nie zdołał pokonać Folc. Za moment groźnie było pod bramką Wyparły.
pole karne wpadł Kucharski i na ślizg decydował się Budkiewicz. Kucharski pada, jednak tym razem sędzia nie dopatrzył się przewinienia i nie podyktował jedenastki. Oto powtórka tej sytuacji i posłuchajmy, jak skomentował to napastnik Legii. Sędzia ma zawsze rację, prawda? I jeśli nie zagwizdał, czyli nie było karnego. W 64 minucie po rzucie rożnym piłkę w polu karnym Legii sprytnie rozegrali Kowalczyk z Jackiem Trzeciakiem. Jednak piłka po uderzeniu tego drugiego trafiła w słupek. Po kolejnej akcji powinno paść wyrównanie. Beznadziejne wydawało się sytuacji, piłkę na linii Jackowi Magierze odebrał Kowalczyk. Idealnie wycofał ją do wbiegającego Leszczyńskiego, ale ten fatalnie przestrzelił. Minuty upływały, przewaga Femagu była coraz większa. Widząc, co się dzieje na boisku, trener Mandrysz nieustannie pokrzykiwał na swoich podopiecznych, aby jeszcze zaatakowali, a sędzia techniczny miał sporo kłopotów z niezwykle energicznym trenerem Radomska. W ostatnich minutach dwukrotnie radomszczanie marnują stuprocentowe sytuacje. Najpierw wprowadzony w końcówce meczu Jelonkowski nie trafia głową w piłkę, a na wywiad strzelił Folc. Za chwilę także Trzeciak przestrzelił z bliskiej odległości, a trener Mandrysz zapowiada, że przez tydzień jego podopieczni będą ćwiczyli uderzenia głową. Jeżeli ma się sytuacje stuprocentowe z odległości 5-7 metrów i nie daje się nawet możliwości interwencji bramkarzowi, no to świadczy to o tym, że no ten element trzeba zdecydowanie poprawić. Bardzo się obawialiśmy, że Radomsko będzie się broniło, że będziemy walić głową w mur. Dzisiaj, mimo że Radomsko strzeliło bramkę, udało nam się wyrównać. Strzelić drugą, wygraliśmy mecz. No, troszeczkę w drugiej połowie mamy pretensje, że ta presja psychiczna do nich docierała zbyt bardzo i troszeczkę bali się wziąć ciężar gry indywidualnie zawodnicy na swoje barki i stąd troszeczkę, mówię, chaosu się wkradło, zamieszania i Famek miał kilka sytuacji. Legia Famek, 2-1. Łukasze, Legii nie wytrzymują presji psychicznej. Co to więc będzie, jak przyjadą silne europejskie drużyny do stolicy? Ja myślę, że strach pomyśle, dlatego że jeżeli mają grają pod dużą presją psychiczną meczu z Radomskiem, który debiutuje w Ekstraklasie, to myślę, że mogą karetki podjeżdżać pod Łazienkowską, bo zawodnicy mogą nie wytrzymywać psychicznie. Mecz był o tyle taki... Myślę, że wszyscy kibice byli zaskoczeni, dlatego że przez pierwsze parę minut Famek grał w dziada z Legią i wydawać by się mogło, że Legia by od początku ruszy do zdecydowanego ataku i w ten mecz zakończy się już jakimś wynikiem takim wysokim dla Legii po pierwszej połowie. Tu trzeba powiedzieć o dobrym dobiucie Wukowicza, który zmieniając Murawskiego zmieni w pierwszej połowie przez 20 parę minut grał naprawdę bardzo dobry futbol. Swetlisak, drugi taki zawodnik, który został ściągnięty przez ten Okuki, bardzo dobrze wykonał rzut wolny, ale tak był bardzo mało widoczny i nie wiem, czy akurat jest lepszy od Wojtka Kowalczyka. No właśnie, takie mamy kolejne pytanie, zadał je Kuba. Co pan sądzi o sprzedaży Wojtka Kowalczyka? Ja myślę, że Wojtek stracił bardzo dużo przez ten czas, w którym nie grał w piłkę. Nie prezentował może takiego przyspieszenia, gdzie było jego silnym atutem, ale bardzo dobrze sobie radził w obrębie 30 metrów. Bardzo dobrze odgrywał piłki, nie tracił piłki. Nadal był bardzo groźnym zawodnikiem w polu karnym. No cóż, Świtlica strzelił bramkę, może będzie strzelał ich więcej. Życzymy mu to. Podsumowanie grupy B. We wszystkich spotkaniach grupy B lepsi okazali się gospodarze. Aż 10 goli padło podczas dwóch meczów rozgrywanych w Wielkopolsce.